Niestety, ale potwierdziły się najgorsze informacje dotyczące Izraela. Co to za informacje, wstrząsające tak naprawdę informacje o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij też w dzwonek, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku zalajkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. To bardzo ważne jeśli chodzi o te subskrypcje, bo dzięki temu będziecie mogli otrzymywać moje filmy, filmy na bieżąco i też dostaniecie informacje jeżeli wrzucę nowy filmik, to jest tak naprawdę korzystne dla was, dla mnie i dla algorytmu jeśli chodzi o YouTube'a. Natomiast dzisiaj na temat informacji dotyczących Izraela, dotyczących COVID-u, a więc potwierdziły się Najgorsze informacje dotyczące Izraela. Niestety, ale w Izraelu znowu mamy do czynienia z kolejną, można powiedzieć, falą koronawirusa. Sporo ludzi znowu jest zakażonych koronawirusem. No jest to przerażająca sprawa, bo praktycznie Izrael jako pierwszy kraj szczycił się tym, że zaszczepił w dużej części społeczeństwo, że jako pierwszy, pierwszy znosił oboszczenia, pierwszy na świecie praktycznie całkowicie zniósł te oboszczenia z pewnymi drobnymi wyjątkami, a teraz Izrael mówi wprost, że będą podawać trzecią dawkę szczepionki obywatelom na podtrzymanie odporności. Mało tego, ta dawka nie tylko będzie podawana osobom w podeszłym wieku, ale także 30-latkom. Więc, bo na przykład tutaj była informacja, przedstawiałem taką informację na moim kanale, gdzie profesor Simon właśnie mówił o tym, że trzecia dawka jest niezbędna, że podawana powinna być osobom, które mają gorszą odporność, na przykład chorują na choroby nowotworowe czy są dializowane i tak dalej. Czyli jakby problemy zdrowotne, tak? Czy osoby na przykład w podeszłym wieku. Niemcy, Angela Merkel już kilka miesięcy temu mówiła, że trzecia dawka będzie podawana w Niemczech, trzecia dawka szczepionki będzie podawana osobom starszym, podeszłym wieku jesienią. Natomiast tutaj ZL mówi, że ta trzecia dawka ma być także podawana młodym osobom, bez względu na ich stan zdrowia, także 30-latkom ma być ona podawana, a także innym grupom społecznym, tak, z różnych roczników. No właśnie, potwierdziły się tutaj informacje negatywne, czyli kwestia tego, że prawdopodobnie, no nie jestem lekarzem, tak, będzie trzeba się szczepić co jakiś czas po to, żeby podtrzymać tutaj tą Odporność. No ona jest tam przeliczana chyba na te jednostki, tak? 50, 100 czy 300 jednostek, jeśli chodzi o odporność. Natomiast rzeczywiście no tutaj właśnie Izrael postępuje tą drogą i można się spodziewać też, że kolejne państwa pójdą śladami Izraela, bo właśnie tak Izrael rozpoczął ten proces szczepienia na masową skalę, to później inne państwa zaczęły naśladować, Izrael, Polska też i prawdopodobnie u nas też będzie trzecia dawka szczepionki. Pytanie, py, pytanie też jest takie, czy ta trzecia dawka szczepionki będzie bezpłatna, czy będzie odpłatna? Czy państwo polskie zapewni tą trzecią dawkę bezpłatnie, czy na przykład będzie częściowa odpłatność, czy trzecia dawka będzie tak naprawdę obligatoryjna, będziemy zmuszeni do tego, żeby przyjąć tą dawkę. No, niektórzy mówią, ja nie wiem oczywiście, na ile to jest po prostu prawdziwe, natomiast pojawiły się takie opinie, że. Te osoby, które przyjęły pierwszą i drugą dawkę, będą zmuszone do tego, że przyjąć trzecią dawkę, a te osoby, które się w ogóle nie zaszczepiły, nie będą zmuszone do przyjęcia trzeciej dawki. Ale mówię, no nie jestem medy medykiem, nie jestem lekarzem, nie jestem w żaden sposób autorytetem. To jest zresztą państwo polskie nie wprowadziło jeszcze tej trzeciej dawki. Natomiast rzeczywiście tutaj sytuacja jest tego typu. No i troszeczkę można powiedzieć, że się realizują niektóre teorie spiskowe, które krążyły w internecie, które mówiły o tym, że co pół co rok będziemy szczepieni e, albo na odporność, podtrzymanie, albo na nowe mutacje, nowe praktycznie odmiany koronawirusa. Tak? E, wiadomo było, że można się spodziewać kolejnej fali koronawirusa, ale jest to ciekawa sytuacja, bo nas w Polsce jest tak praktycznie tam. 48-49% społeczeństwa zaszczepionych to jest tam ponad 18 milionów ludzi, dwoma dawkami. Wciąż nie mamy tej odporności zbiorowej, natomiast Izrael miał już tą, czy ma po prostu tą, te, to zaszczepienie na poziomie zbiorowym. Nie wiem dokładnie ile tam jest procent, ale oni mają. Jest to bardzo tak naprawdę zdyscyplinowane społeczeństwo, a mimo tego. Następuje wzrost, jeśli chodzi o liczbę osób zakażonych koronawirusem, i to jest niepokojące, tak? No, zobaczymy, czy rzeczywiście ta trzecia dawka zahamuje ten wzrost. Jak będzie wyglądał ten wzrost, jeśli chodzi o koronawirusa? No, przecież Izrael, pamiętam, jak pokazywał jako pierwszy, że restauracje są otwarte, że ludzie chodzą bez maseczek po ulicach i tak dalej. Szczycili się tym, że właśnie zaszczepili tak dużo ludzi. No, nikt nie podważa kwestii koronawirusa, czy skuteczności szczepionek, tak? No, tylko pytanie też jest takie, jak to będzie wyglądało na przyszłość, tak? Co ma na przykład myśleć sobie taki zwykły Kowalski, to co, co pół roku będą szczepionki? To trzecia będzie bezpłatna, czwartą będzie trzeba zapłacić. Co roku będziemy musieli się szczepić, co pół roku, tak? Ile jeszcze praktycznie tych szczepionek to jest kluczowa sprawa? No, ja powiem w ten sposób, no jeżeli ktoś się pyta mnie, czy ja się zaszczepię trzecią dawką, ciężko jest mi powiedzieć, bo to jest to, jakby pojawiły się pierwsze informacje, że Izrael to chce się szczepić, tak, tutaj społeczeństwo chce szczepić trzecią dawkę, natomiast jak to będzie wyglądało w Polsce, czy to będzie wprowadzone i tak dalej, no to zobaczymy, wtedy dopiero będzie człowiek, jak będzie miał więcej informacji, podejmie jakąś decyzję, tak, oczywiście, natomiast, no, jest to na pewno niepokojące, bo wydawało się, że te osoby, które są za szczepione, będą mieć święty spokój, a tu się okazuje, że po prostu będzie trzeba przyjmować kolejną dawkę e, szczepionki, tak, kolejną dawkę praktycznie tej szczepionki. Aczkolwiek, no wiadomo, że dawki, te szczepionki to jest w jakiś sposób dobrodziejstwo, tak? E, natomiast my, każdy z nas, praktycznie czy większość z nas, szczepiła się w dzieciństwie na pewne choroby, i potem był koniec. Kropka, nie trzeba by było się dalej szczepić. Wydawało się, że koronawirus trzeba by było się zaszczepić tą pierwszą dawką, drugą dawką, a w przypadku tam jednej, jednego producenta szczepionki, jedną tylko dawką. No i będzie święty spokój. A tu się okazuje, że Izrael mówi nie, trzecia dawka, tak? No miejmy nadzieję. Że ta trzecia dawka to już będzie po prostu koniec, w sensie, że ona wystarczy. Nie, będzie, nie będą potrzebne kolejne e, dawki, jeśli chodzi o szczepienia. E, no i też można się spodziewać, znaczy, to jest przerażające, że Izrael na takim poziomie, jak jeżeli się zaszczepił i tam mają po prostu wzrost, tam jest chyba około 12 tysięcy osób zakażonych każdego dnia. To pytanie też jest takie, jak to będzie wyglądało w Polsce, gdzie mamy tylko 50% społeczeństwa zaszczepionego, czy znaczy, tylko bo aż tak, no ja nikogo nie zmuszam do tego, żeby się szczepił, uważam, że to każdy powinien decyzję indywidualnie podjąć. Natomiast no to, jak to będzie wyglądało e, ten koronawirus właśnie w Polsce. W Polsce, tak, jeżeli u nas jest sporo ludzi niezaszczepionych, jak to będzie szalać. Na razie te statystyki, które są, to one pokazują tydzień do tygodnia, że było tam 100, 150, 200, tracę jest 240 osób każdego dnia. Mniej więcej około 200 to się utrzymuje. Jest tendencja na pewno wzrostowa, jeśli chodzi o liczbę osób zakażonych koronawirusem. Nie do końca można to zrzucić na kwestię wakacji, chociaż wiadomo, że jest migracja, ludzie przemieszczają się, ale z drugiej strony można się zaszczepić praktycznie w dowolnym punkcie w Polsce, więc to też o niczym nie świadczy, że ktoś przyjął na przykład szczepionkę, pojechał i nie mógł się zaszczepić drugą dawką, albo ktoś się nie zaszczepił, bo pojechał na wakacje, to by mu kolidowało. To w żaden sposób nie stanowi problemu. Natomiast E, zobaczymy rzeczywiście, jak będzie ta wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o koronawirusa. E, no u nas prognozuje się, że ta czwarta fala koronawirusa może być na przełomie września i października. O tym mówił tutaj minister zdrowia e, profesor Niedzierski. E, no jeżeli ta tendencja by się tak utrzymała, e, że byłoby po 250, potem za tydzień byłoby 300-400 osób, no to rzeczywiście tydzień do tygodnia można byłoby się spodziewać, tak wstępnie szacu, szacu, szacunkowo można było okresie, oczywiście ja z punktu widzenia dziennikarza obywatelskiego, tak no nie, pewnie są specjalne modele medyczne czy naukowcy, którzy tym się zajmują, ale wstępnie można było szacować, że rzeczywiście pod koniec września mogłoby tych osób być kilka tysięcy, cztery, pięć tysięcy każdego dnia. Yy, no, Znaczy, ja powiem w ten sposób, optymistyczna informacja była taka, że wiele osób wskazywało na to, że ta kolejna fala koronawirusa nie będzie aż tak duża, jak to miało miejsce wcześniej, czyli nie powinno być takich przypadków po 30 tysięcy osób zakażonych każdego dnia. Oczywiście, tylko pamiętajmy, że to są jakby wstępne szacunki. Nie wiemy, czy tak będzie, tak, czy, czy może będzie jeszcze więcej, no, nie, nie mamy tego na to gwarancji. No, profesor Simon mówił, że w pierwszej kolejności należy szczepić właśnie te osoby, które mają gorszą odporność, a także medyków, bo medycy jako pierwsi przyjęli szczepionkę i ta odporność po tym czasie po prostu spada, tak? Te, te jednostki tam się robi faktycznie badanie krwi, sprawdza się faktycznie ten poziom odporności jeśli chodzi o właśnie koronawirusa. No zobaczymy, czy rzeczywiście świat sobie poradzi z koronawirusem, czy będą potrzebne kolejne szczepionki, jak to będzie wyglądało, czy one będą bezpłatne, czy rząd je zapewni. No, oczywiście cały czas telewizja praktycznie namawia do tego, żeby się szczepić, a ja mówię, to jest decyzja każdego z nas indywidualna. Natomiast, no jestem ciekaw, jak na przykład, jak też by wyglądało to w Polsce, bo na przykład to, to co na przykład w jednym punkcie szczepiłyby się to osoby, które jeszcze by się nie zaszczepiły, a już szczepiłyby się kolejne osoby z trzecią dawką? Czy te punkty by zostały rozdzielone? No ciekawe, jakby to faktycznie wyglądało. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.